Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. 70%. Nie pamiętam, ile miałem ostatnio. 69. O nic. Nadal lekka chrypka, ale zauważalnie jest lepiej. Tak więc czas powalczyć z interfejsem gry i pobudować kolejne brakujące budowle. Szkoda, że tu się nie da wejść. I w sumie ja to już wybudowałem? Chyba ta. A co tu jest? Czyżby kask na dzień dobry? Jak miło. Nie no, że wypatrzyłem taki piksel. Proszę bardzo. Ile? 10? Jeszcze 5. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 10 kasków. Tak czy siak. Wydaje mi się, że to skończyliśmy ostatnio. Dobra. Co by tu następnego wziąć? Droga mapo, kochana. To jest co? Aha. Właśnie teraz zobaczyłem na konto w banku, że mam 3300, więc może być ciekawie. Zobaczmy. To pewnie, żeby coś tu budować, to muszę to kupić. A nie. To za to dostanę za rozjechanie tym. Dobra, zobaczmy. 2000. Czyli to rozumiem, że to jest moje, tylko... Dokładnie to jest to. Może ja... Czynszu dostaję 2000, tylko muszę, żeby dostać te 2000, znowu się trochę walcem pojeździć. Coś tak czuję. 3 te, które trzeba ten rozwałkować, że tak to ujmę. Tylko asfalt i ten. Dobra no, spoko no. Poróbmy, bo kasa nie będzie leciała, a przepraszam, że za 3000 to ja za dużo się nie nakupuję. Wydaje mi się, że takie te budynki już lepsiejsze to 30 tysięcy w ogóle zakup, żeby cokolwiek zacząć robić, a potem na przykład za tą betonową ścianę to chyba 4 tysięcy chcieli. A najczęściej potrzeba 5 sztuk za nabyć. Więc panie, tak za szybko to my chyba tego nie zrobimy, jakbym chciał. Ale zobaczymy. Zaraz mi się benzyna skończy. No jedź, Stefan. Nie wiem czemu, ale na ogół... Znaczy, ciągle pamiętam tą okolicę, że tutaj bardzo często jeżdżę. Tym walsem. Tu pod górkę nie mogę podjechać, czy coś. Jakoś tak to pamiętam. Chyba muszę być tu bardzo często. No i oczywiście miałem się zastanowić w tygodniu, jak tego pracownika kolejnego wynająć. Ale oczywiście nie było czasu. Nie było czasu. Dobra, wolę jakiś lam dzisiaj nie robić. Przejechać to elegancko, żeby kaska leciała i na serio zobaczyć, co tam po taniości można kupić, jakiś może teren pod budowę. Im więcej wybudujemy, tym więcej kasy będzie leciało. Tak jak teraz. Po tysiaku, jak widać. Żeśmy przygarnęli. Ale tylko oczywiście już się zaczyna, widzę. No jej, do przodu. Nie mam czasu, nie mam czasu. No ja... Co za gra? Ha! No rusz, człowieniu. Teraz się waha skończy. Bo to, że stoję w miejscu, nie znaczy, że mi benzyna, czy tam paliwo nie leci. No, dokładnie. I teraz szukaj tego
powinna gra domyślnie od razu ustawiać tą brykę, w której siedzimy. O, można od razu dźwig uzupełnić. Tylko 78? Znaczy dźwig, kurde, koparkę. Dobra, nie chcę już tej koparki. Czemu nie mogę wrócić? To tą grę napisał. Czemu ja nie mogę Johna Davisa wynająć? Od razu jest ekspertem. Możecie zauważyć, trzech pierwszych pracowników wyraźnie się różni od czwartego pracownika, który jest najlepiej wykwalifikowanym pracownikiem. I nie, wcale ta gra nie ma uprzedzeń. Dobra. No, tutaj to 500. Pewnie. Nie, może muszę zresetować. Przecież ja tylko paliwo marnuję. Nic nie mogę zrobić. Może wyjdę i popcham. No jak tak można robić, no? Panowie, panie. Może po prostu się telepnę. I zaraz będzie, że to taksówka. Aha. No przynajmniej jakiś ruch jest. Daj, jeszcze jeden punkt i będę... Okej. Okay. Ale to masakra jest. Muszę inaczej wjeżdżać na ten, bo to jest moja wina tylko. Że tak wbijam pod dziwnym kątem i potem wyjechać nie mogę. Tutaj znowu. Nie, sami idziemy, sami. Nie stać mnie na pracownika. Przyjmujemy. Pokazało się ten do rozjechania i lecimy tutaj. Proszę bardzo, tu gadu już 10 tysięcy naleciało. Gadu. Okej. To słońce czy księżyc? Nie wiem. Dobra, wsiadaj. Ta jakoś fajną muzę. Może będzie to moja ulubiona. Tylko ten kanał zauważyłem, że tak jakby ma muzykę niedograną. Jest za długa przestrzeń między utworami. Ale to jest ten chyba najlepszy kawałek w tej grze. Przynajmniej mi się podoba. Fajnie zielony w samochodzie. Na skręcie bardzo wolno jedzie. Dobra, teraz wbijam na kancik tylko tego, żeby się nie spindolić w sam środek, jak to mam w zwyczaju. Ale widzę, że też tak zażwawo mi to nie idzie. Spoko jeszcze. Parę odcinków i się nauczę, jak rozjeżdżać fachowo. Ej, te góry i doły. Znaczy przed rozpoczęciem nagrywania wlazłem zobaczyć, jakie nowości w kluczach do kupienia z gier. Nie mów, że utknąłem znowu, serio. Nie no, ja jajko zniosę zaraz. No jak może się tak zacinać, bo przecież aż muzykę włączyłem. Ta gra mnie tam doprowadzi do błędu chyba. Nie kapuję tego, dobra.
sobie zaznaczyłem trasę, no nie wiem po co. Nie będę się męczył, paliwa marnował. No, patrzyłem na klucze. Wpadł mi w oko ten dodatek do Cyberpunka. Ten Phantom Liberty, czy jak to tam się mówi. W Nigerii jest do wyrwania za 27 zł. Normalnie chyba 99 kosztuje. Dlatego problem taki, że VPN-a nie mogę znaleźć fajnego, darmowego. Ten mój, co używam do podróży argentyńskiej, nie ma ani Egiptu, ani właśnie Nigerii. Kurde. Muszę coś pogrzebać. No lipa. Te 20 parę złotych to by było spoko za ten dodatek. Chociaż to w sumie tak mi ten dodatek w tym momencie niepotrzebny, bo nie zamierzam chwilowo ogrywać jeszcze tego dodatku. Aczkolwiek szykuję. Tylko tak zasadniczo teoretycznie to bardziej myślałem, żeby tego Cyberpunka nie ogrywać jakby od początku, tylko z innym tym, innym początkiem, prologiem i na PC-cie. Mam jakąś tą grafikę, ona chyba ogarnie mi chyba tego path ray tracing, czy jak to tam się nazywa, z DLSS-em 3.5 powinno jakoś to śmigać, aby się zobaczyło neony nocą w jakości takiej, jak powinno być. Nieźle. To z 15 minut mi się zajdzie pewnie na naprawie wszystkiego, ale okej. Przynajmniej tutaj parking jest niedaleko. Taki plus. Plus tego minusa. A przy okazji się kasa zbiera, więc no. Nieźle. Tu tym razem mamy 3. Przygórki do wyrównania. Dobra, odbijam się prosto, nie skręcam nic. Może to... Ten błąd robię, że skręcam tym walcem, przez co... A się blokuje w jakiś tam sposób. Ale dopiero co tankowałem, już mam połowę baku. Teraz muszę jakoś wykręcić. Chyba, że zamiast robić kółeczka jak jakiś ten... To wycofam po prostu, jak człowiek. I teraz tak wjadę, on. I zawsze. Tylko na prostych tych wjeżdżaj, bo nie przepcham się. Kurde, słabo liczy to, te górki. Że tak powiem. Ale dobra, idzie jakoś. Kasa znowu leci, bardzo fajnie. Może coś tańszego znajdę. Może jakieś tam osiedle kempingowe będzie. O, no serio. Nie stać mnie na kolejny budynek za 30 tysięcy, żeby kupić. Chociaż kasa wesoło leci, widzę. No w sumie też. Jeżeli jest jakiś kemping do zrobienia, to i tak muszę to zrobić i tak. Chciałem wszystko wybudować, co jest możliwe do wybudowania. W tej grze... Dobra, mamy już prawie 15 tysięcy. Mamy wszystko ok. Kontrakty to są jakby... Żeby kasiorka leciała. Czyli za to byśmy dostali 5 tysięcy. Dobra, ale rozejrzyjmy się, jako że jestem magnat ziemski, czy jak to tam się mówi. Może coś do kupienia by było. To wydaje mi się, że chyba mamy kupione, czy jak. Zobaczmy. To jest moje? Moje. Zaraz może w ogóle ten dzielnicę zmienimy. Może to się
Jak jest coś takiego, to się kupuje. Patrzmy. Tak, mogę to kupić? Czy tego się nie kupuje? Nie, nie. Nie rozumiem tego. To chyba tylko służy do zarobku. Coś mi się tak wydaje. No dobra. Zobaczmy to. O, coś tutaj jest. Nieodkrytego. Pójdziemy z buta. Tak, bo tu pamiętam, że robiłem tą stację benzynową. Jakieś tutaj drobne prace. Dobra. Pytanie tylko, czy dobrze idę? Dobrze idę. Ptaki śpiewają. Piękna noc. Może jakiś kask znajdę. Po drodze. Nigdy nie wiadomo. O, fajna budowa, widzę. Tak jakby ta rura była do wywalenia. To rozumiem, jest to właśnie to miejsce. No dobra, zobaczmy. O, czyli to jest jakby do robienia, a nie do kupienia. No dobra, no. Co mi tam? Przynajmniej 30 tysięcy trzeba zebrać. Aha. Nie to chciałem. Muszę usunąć co? Tu muszę usunąć to. Excavator, czyli koparka. Ej, kopareczko, chodź. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Tylko pewnie prawdopodobnie będę musiał zamienić to na młot pneumatyczny. I się przełączaj, człowieniu. Przełączaj się, przełączaj. Ciekawe, czemu to się nazywa Jackhammer. Młotek Jacka? No serio, czołg mi to przypomina. To z kolei mi przypomniało, że przymierzam się do jakiegoś takiego odcinka z World Hunter'a. Tam są fajne czołgi, pamiętam. Podobało mi się, jak to kiedyś grałem. A dawno mnie tam nie było. Czy faktem, że na ogół nie udawało mi się przetrwać do końca bitwy, bo rozwalali moje czołgi. Znaczy mnie w sumie. Ale pamiętam jakieś czołgi, gdzie mogłem artylerię wzywać. Coś tam zawsze się udało rozwalić w ten sposób. Bo ja to nie mam zmysłu. Znaczy zmysłu, no nie wiem jak to powiedzieć. W grach online z innymi przeciwnikami żywymi to nie ogarniam. Ale czołgami by się pojeździło. Nie wiem czemu, ale jakoś niemieckie mi się podobają sprzęty. Wojna to wiadomo, dnoi w ogóle, ale akurat z wyglądu, nie wiem jak tam od parametrów, czołgi niemieckie, Pantery na przykład, czy tam Tygrys Królewski, bardzo mi się podobał. Muszę wszystko rozwalić. Co do sztuki. Dobra, jak już tak mi się przełączyło, to jadę. Z tym tego ujęcia kamery tak za bardzo nie wiem, gdzie jest lewa, prawa. Ale trzeba by chyba zacząć korzystać z tego ujęcia jednak, bo więcej widać. Co prawda mój mózg cierpi. Aha. Aha, to jeszcze taki ruch jest. Jakbyśmy wzięli tak. Dobra.
Okej. Dobrze. Uopuszczaj chamie. Myślę, że podjadę, bo to nie muszę aż tak do końca rozwalać. Kiedyś byłem jakby tą rurę co do każdego elementu zniszczył, ale w tym momencie to nie ma już jakiego znaczenia te parę dolarów w tą czy w tą. Tak mi się wydaje. Tak do góry, tak tutaj, dobra. No ja nie mogę. Jak będzie kolejne takie zadanie, to nie biorę, bo już mój błędnik szalaj. Dobra, kończ, właść. Tę robotę. Wolę ten beton wylewać. Czy coś. No dajesz. Już niedużo. Jeszcze tylko 8 elementów. Dobra, jeszcze 3. Dobra, idziemy stąd. Kij tam z bonusem. Dobra, co tu możemy następnego zrobić? Gdzie jest ta tablica? Co tu następnego? To parking jest, sorry. Nie ma już tablicy? Serio? Tylko tyle? Rurę zniszczyłem i do widzenia? Dobra. Tu jakby coś chcieli od nas. Tak wychodzi. Nieodkryty teren. Ojoj. Dobra, zobaczmy, co tam jest. Nieodkryty terenie. Kolejna budowa. No dziwne. Co tu są? Jeszcze raz. Wiele, te łatwe, tutaj nie wymagany jest ekspert, wymagany jest tylko ten, ciężka maszyna. O nie, stodołę niszczymy? Serio? Mówiłem, że mam dosyć stodoły. Tu ten, używania młota. Chyba, że to normalnie tym wjeżdżamy koparką, znaczy tym szuflą i do widzenia. Dobra, weźmy to, przynieśmy, bo nie ma to jak sobie uszkodzić. Jak to się nazywa? Gąsienicę. Szkoda, że tego nie można ponieść. I dlaczego nie możemy tym rzucać? Dobra, poszło sobie. Ta. Szkoda, że jesteśmy poza pojazdem, nie ma muzyki. Znaczy no, wiadomo, tak realistycznie to jest rozwiązane. Ale umówmy się, że ta gra nie jest jakaś super realistyczna. Czyli tak, musimy trawę rozjechać. Wydaje mi się, że trzeba wziąć koparkę. Zaraz to. Takie coś. Serio? A ja bym wziął buldożerem na przykład też. Gdzie jest buldożer? O, tu jest, no. Wydaje mi się, że tą trawę można... Kurde no! Samochód. Wszędzie samochody. We mnie wjeżdżają, albo ja wjeżdżam.
I wydaje mi się, że nie chcę z kabiny. Że tą trawę można ten, no jeść. Tak normalnie skosić. Ja pierdziłem, myli mi się to z widokiem z kabiny. No i tutaj spoko, śmigamy sobie. Wydaje mi się, że to jest za słabe, żeby rozwalić. Tą stodołę, ale... Raz spróbuję zaraz. No to w sumie... Nie wiem, niszczenie krzaków, gdy taka trawa jest, to... Nie wiem, jaki to ma sens chyba, tylko żeby czymś mnie zająć w tym zadaniu. Dobra. Jeszcze jeden jest? A, dobra. Przeoczyłem. Spróbujmy wybić ten, tą stodołę. Pewnie nic z tego nie wyjdzie, ale... Dobra. Tak czy siak musimy tym wyjechać, żeby tamtym wjechać. A może... Tutaj staniemy. Wysiadka. Ej, gdzie on mnie wyrzucił? Okej, mamy co potrzeba. Tak mi się wydaje, że to jest... Spoko. Powinno się rozwalać. Dobra, przejdźmy w tryb niszczenia, zobaczmy. A może jakoś takoś. Dobra, jakoś idzie. Tak wygląda. Może jak... O, teraz się pod ziemię zapadnę, to wtedy będzie mi smutno. Oj, kamero. Liczę po cichu, że jak na serio niszczę od spodu, to się góra zawali. Fizyko, proszę bardzo. Podejdźmy teraz od tej strony, uważając, żeby nie zniszczyć towaru. Dobra. Wbijaj się, Stefana. O, poszło. Pięknie. Dobra. Weź mi te do góry. Naprostujmy się. Skręćmy tak. Podjedźmy tutaj. Może będzie spoko. O, dajesz, człowieniu. Dajesz. Podejść może tak. Może trochę wyżej. Jedziesz. Żeby się dostać do tamtej ściany, będzie git. Tak mi się wydaje. O, 45 tysięcy już mam. Zaraz wyruszymy na jakąś budowę, której dzisiaj pewnie nie skończę, ale przynajmniej będzie, zapoczątkujemy na następny odcinek. Właśnie muzyka przestała grać. Zauważyłem. Zajęty niszczeniem. Dobra, to może już... Dobra, ja o to chodziło. I o to chodzi. Teraz się wbijamy tutaj. O, dalej Stefano. Jak te ramię podnieść? Zaraz tak się wycofujemy. Dobra. No dajesz. Dobra, poszło się kochać. To znowu trzeba się wycofać, uderzyć. Dobra.
Dobra, już. Tak fajnie idzie to. Dotrzyliśmy to troszeczkę tak. Patrzę, troszeczkę bonus. Pięknie. Miałem nie bonusować, ale... Kurde, niezły hajs leci. Wbrew pozorom. Dobra, styknie. Czyli w sumie w bonusie dostaliśmy więcej niż ten. Za wykonanie zlecenia. O, właśnie usłyszałem, że jak się drapie obrodę, to fajnie mikrofon przenosi. Kurde, czemu nie słychać? O. Tak, muszę się ogonić. Dobra, czyli tak, mam 50 tysięcy. Co tu następne? Nie, to jest parking, kurde. Serio? Tylko jedną rzecz i do widzenia? Dobra, ale mamy 50 tysięcy. Idziemy może w miasto? Czy ja w ogóle mogę coś tu kupić jeszcze? Bo to wygląda, że to są jakby zlecenia. Czyli jedyne włości, jakie mogę sobie tu zanabić, to chyba tutaj. Tylko pytanie. Wiem, że jakiejś cegłówki nie miałem. Znaczy ten... dom z cegieł, czy coś w tym stylu. Może to? Chyba, że to wymaga napraw. Czy się mylę? Nie. Jeszcze. Jeszcze zobaczmy ta. Aj, chciałbym coś kupić. To mam kupione, tak? Tak. Kurka wodna. Gdzieś coś było. Tak mi się wydaje, ale chyba w tej okolicy też się okupiłem. Kurde, no weź teraz człowieku, szukaj. Co byś chciał kupić? Aha, tu byłem, bo kula jest, dobra. To raczej mam, bo to jest numer jeden. Tu się pewnie śmieci zbiera. Moja firma. To pewnie mam, to mam. Czy ja wszystko już wybudowałem w okolicy? Jak to tak? To też jest zrobione. Kurde. Mogłaby gra pisać, czego nie zrobiłem. Tu raczej byłem. Tony Halik. Nie, no to wychodzi, że na tej mapie ja wszystko porobiłem już? Serio? Dobra, chodźmy zatem tutaj. Jako, że nie może podjechać, to może tu uda nam się podejść. Przy okazji pójdę przez miasto z buta, to może ten kask jaki znajdę. Bo tutaj też robiłem. Tak jakby tutaj prześwitywał kask. A przecież tu się nie da wejść. Dobra, tak czy siak. Nie wiem, ja dobrze idę? Nie w tą stronę. Brawo ja. Normalnie człowiek szuka pracy. To powinna praca szukać człowieka. To wygląda, że jest okej. Swoją drogą, czemu nie można jakby czegoś więcej postawić? Kasku, gdzie jesteś? Jeszcze 5 kasków. Muszę jakąś tę ściągawkę popatrzeć. Bo na ciebie może ten... Ktoś się zlitował i wrzucił mapkę, gdzie te kaski leżą. Bo obstawiam, że jest to potrzebne do zaliczenia gry na 100%.
daleko jeszcze? Trochę jest. Pytanie, czy tu może być kask? Kasku, kasku. Najgorzej będzie w takiej trawie, ja nie będę widział. Tak sobie dojechać, to znaczy, że mnie tu nie było. Jakiś park. Może w parku? Tajemnicza rura. Może na ten. Przerwę na kawę zrobimy. Kask, kask. Kasku. Szkoda, że ludzi nie widać tak za bardzo. Tutaj jakaś budowla by się przydało wybudować coś. Ale my idziemy na lewo tutaj. Dobra, tu nas nie było. Że jakiś da się teren pod budynek kupić. Pokaż, co tu jest. Biorę. To jest nasz ręczny młot pneumatyczny, o którym, że tak powiem, nie wiedziałem, tylko zaraz się to jest. Aha, drabiną. Dobre. No zobaczymy, może przy okazji ten kask wypatrzę. Ale drabiny tu mocarne. Serio? Nie ma animacji wchodzenia? Może i lepiej. Dotykam i jestem. Dobra, zmieniaj to, czego nie wiedziałem, że muszę kupić. Co mi wstrzymało trochę progres. Tak jest przysiad. Dobra, ej. X-em. Rozwalamy, rozwalamy. Zakładam, że jak właśnie dół poleci, to tradycyjnie góra też. Kurde, strasznie głośne te przyciski na tym padzie. Alajcie, dwójce są. Soniak na padzie ma ciszę te przyciski. Znaczy, okej, źle mówię. Na tym podstawowym padzie, co wyszedł z Series X-em, te są ciche przyciski. Alajta trójkę mogliby opracować z lepszymi przyciskami. Używam tego lighta z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że ma łopatki na dole, więc mogę sobie tam jakieś przyciski podopisywać. A drugim fajnym bajerem jest to, że jest bateria na stałe. I muszę jakieś akumulatorki się bawić czy coś. I bardzo, bardzo długo trzyma ta bateria. W porównaniu z padem na przykład od Sonnego. Padzik od Sonnego to ja praktycznie muszę ten program w 2 godzinki i muszę już rzucać na ładowarkę. Patrzę tak z góry, może wypatrzę ten kask. Ale widzę, że nie widzę. Dobra, kończmy. Będzie jakieś nowe zadanie w tym miejscu. Właśnie. Tu da się save'ować? Chyba się dawało. Z czym się gra zawiesi? Jest save'ik, dobra.
ale jest coś, co się nazywa progres. Aha, czyli tak, scenariusze mamy na zrobione, zakupy terenu, jak widać, też są zrobione. Hełmy na końcu, hełmy, kaski. Końcóweczka kontraktów, widzę, mam parę do zrealizowania. I pozbieranie tych, metali. Złomu. Ej, serio? Tyle? Najgorzej to będzie z tym zbieraniem złomu. Bo ja nie pamiętam, co gdzie leżało, ale... Kurde, no ta gra już zaczyna się ten robić taka, że... Nie wiem, co mam robić. Znaczy... W którym miejscu coś robić. Fajny budynek, swoją drogą. Ciekawe, czy możemy tam dojść. Patrzę i nie widzę tutaj mojego kasku jakiegoś. Ej, 5 kasków to jest niedużo. Ale czuję, że z ostatnim to będzie zabawa. Ale postaram się. Następny odcinek jakąś mapkę wyczaić z tym kaskiem. Tam w ogóle możemy ten dojść? Jakoś? Nie, raczej. O! Jakiś teren nieodkryty. No dobra, idziemy. Jeszcze czegoś nie odkryłem. No dobra. Ale się rozglądamy. Inna sprawa, że może te kaski są tylko na tej pierwszej mapie i tyle. Takie ułatwienie może twórcy gry raczyli zrobić. Ale kurde, nie pamiętam, czy na tych innych mapach oprócz tej pierwszej te kaski były. Nie zwróciłem uwagi. Niestety. Dobra, i tu mamy coś do zrobienia. Pewnie zniszczenie tych rur. Idę. Nie, no dobra, nie będę się zakładał, ale... Tak mi coś mówi. No bo tu nic innego nie ma do roboty. Stare pipy trzeba usunąć. I to pewnie... Pewnie tym się nie da, nie? Tak, chciałbyś. Chciałbyś. Dobra. Parkingowy. To znają, że cię biorę swoją ulubioną maszynę. Którą chyba już trzeci raz dzisiaj używam. Ale tak mi się wydaje, że to jak weźmiemy tak szpikulec, może jakoś tak podjedźmy kawałek niższy, nie niższy tego, albo to przedni. Dobra. Się czytać, co masz zrobić. No to cóż, no to nadal ta maszyna, tylko musimy zmienić na szczypce. Proszę bardzo. Zaraz przejdźmy w tryb. Taki. Tnij Stefan. Kurde. jak to się działo? B? Tak. Ale to będzie nudne zadanie. Szczypeczkami. A ja to tylko mogę co obracać i tyle.
aż tyle. Okej. I jak ja tego takiego typu zadań nienawidzę, a ciągle mi, jak widać, się trafiają. No ja nie mam pojęcia, jak tym się rusza. Aha, tu do dołu jest, dobra. No. No nie obciąłeś tego na dole jakoś? Teraz co? Górę tniemy i będzie ok? Tak. Dobra. Czyli teraz tak. Oj, samochody, fajnie. Tak, jedźcie. No normalnie IQ kierowców jest tutaj boskie. Ej, szkoda jadać. Jeszcze sami ze sobą się przepychajcie, tak. Tu na dole coś zostawiłem, ale mam nadzieję, że to nie będzie wymagało mojej jakiejś szczególnej uwagi. Mi to zaliczy w miarę szybko. I uwaga. Dobra. To ten dyskretny mgiełka, czy tam dymek, to jest po prostu the best. Nie to chciałem. Jeszcze coś tu zostało? Nie widzę. No, chyba nie muszę tak co do milimetra, mi się wydaje, ale no dobra. Jak już tu złapałem, to jedziemy z tym koksem. Nie, dobra, nie wygłupiam się. Ławeczka w parku. Co te rury tu robiły? To zakładam, że przynajmniej jak dziabnę z tej strony, to się zawali elegancko. Samo. Nie wiem, na czym ta rura się teraz trzyma. Będzie najgorzej, jak to trzeba będzie rzeczywiście tak co do milimetra wszystkie poczyścić, no ale nie zakładam, nie no, tak by mnie zrobili twórcy gry. Okej. Elegancko. To chodziło. Teraz myślę, że może od środka pojedziemy. Jakoś tutaj. Damy radę? Chyba damy radę. Ja bym nie dał rady. Jak? Przyciąłem obie rury? Przyciąłem, dobra. Zobaczymy, czy bardzo sprytny, czy będzie się trzymało czegoś. O czym ja nie wiem. Chyba za blisko podjechałem, kurde. Ja pierdziu. W lewo to w prawo, dobra. Elegancko. To teraz na logikę, to by łatwiej było od tamtej strony wjechać. Ta. Ławeczkę poszła się kochać. Dobra, zobaczmy tak. Bo znowu za blisko. Okej.
serio. No, dajesz, opuszczaj. Za daleko? Nie przeciąłem drugiej rury. Może teraz? Maję, czuję się jak jakiś ten chirurg. Amator. Nie, już na serio, już mi się niedobrze robi. No dajesz. Okej, jeszcze raz. Idziemy z tej strony. Chyba ławeczkę ściąłem, no ale cóż. Życie. Niby taki kawał tej rury odpadło, a tak mało. Dobra, już przynajmniej jakieś światełko w tunelu jest. Zbliża się koniec. W sumie koniec odcinka też się zbliża. Dobra. Pojedźmy po śmietniku. Co mi tam? Dawaj jakąś wesołą muzykę, moją ulubioną. Okej. Jeszcze jedno cięcie. No i czemu ta rura nie odpada? Dobra, jeszcze dziabnę tutaj. 74 tysiące, ale jak było widać, tak już nie mam co kupować. Tak wychodzi. O, dobra, finish. Chciałem się przełączyć w tryb jazdy i się wycofać, no ale przełączenie w tryb jazdy spowodowało zakończenie zlecenia. Dobra, zobaczmy na tą ściągawkę, którą odkryłem przypadkowo. Czyli progres. Czy jakieś kontrakty. Tak jak mówię, jak nie zapomnę, to poszukam mapki, gdzie są te kaski. Ewentualnie mam nadzieję, że też jak ktoś kaski umieści, to umieści na mapie te złomy do zebrania. Na górze, że i tak nie wiem, o co chodzi z tymi kontraktami. Aha, przecież mamy zakładkę kontrakty. Oczywiście nie mogę wejść. Zakładki kontrakty, po czemu? Czyli trzeba by to było porobić. Wtedy by mi się kontrakty zaliczyły. No dobra. To jak zapomnę, albo nie będę miał czasu na znalezienie jakby podpowiedzi, gdzie są te kaski i złomy, to na pewno będziemy robić w następnym odcinku. Kończyć kontrakty. To na pewno. Akurat zaczął deszcz padać. Trzeba kończyć. Może pójdzie... Nie, dobra. Chciałem powiedzieć, że pójdę pod daszek, ale bez sensu. Okej. Okay. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny zapraszam w kolejny piątek o tej samej porze. Hej!